Cześć, witam was w kolejnym odcinku na kanale Koza FC. Czas na kolejne draft wyzwanie, ale rozpoczniemy materiał oczywiście od e, paczek. Zobaczymy co tutaj będzie, co nas tutaj czeka i, 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 i co się wydarzy. Zatem, e, no nie, myślałem, że może zaczniemy od jakiejś bomby na start, że coś tutaj fajnego nam poleci. Tak się niestety nie dzieje, ale oczywiście mamy zawodników których teraz już mogę sobie wziąć tylko do klubu, ponieważ zapchana jest moja lista transferowa e, Zatem mam nadzieję, że nie poleci nam teraz jakiś niesamowicie drogi duplikat, nie wiem, e, piłkarza, którego mam i którego moglibyśmy spłacić za miliony, znaczy sprzedać za miliony. No tak się niestety nie dzieje. Mamy Otamendiego, e, mamy Munioza e, i to, co najbardziej chyba cenne, mamy tutaj modyfikator pozycji. Zatem to wszystko bierzemy do klubu, cała reszta e, idzie na Quixel. No i trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie draft wyzwanie dzisiaj robimy. I powiem szczerze, ja mam trzy zakryte, nie wiem co to będzie. E, klikam sobie środkowe dla mnie. E, jest to draft wyzwanie Tieriego, Aumuriego, OK, czyli dzisiaj draft Titiego. E, po prostu wziąłem parę tych draft wyzwań, mam je na liście i, i też jest to element losowy. Więc nawet nie wiem, w jakim odcinku Was witam. E, słuchajcie, zatem tak, mamy mieć czterech Francuzów, dwóch zawodników, wstępem 95. To będzie wyzwanie, ale te drafty ostatnio nieźle sypią, więc może nie będzie tak źle. Dwóch aktualnych piłkarzy Arsenalu, jeden były lub obecny piłkarz Barcelony, co najmniej 90 grania. No łatwo nie będzie i tutaj trzeba sobie to jasno powiedzieć. Zamykamy oczy, w takim razie rozpędzamy to nasze koło. No, i trafiamy na formację 5-3-2. Fenomenalnie. No dobra, rozpoczynamy od ciekawego rozdania. Ponieważ tak, jest Rud Hulit, on Francuzem nie jest. Byłem piłkarzem Barcelony na 99% też nie jest. On nie grał w ogóle w La Liga, chyba. Takie mam wrażenie. Tak jest. Ale bierzemy Ruda Hulita dla połączeń, które on nam proponuje. Gdyby on jeszcze nie był sn a SPO, no to w ogóle by było super. Chociaż na napadzie. No, nie, no, bo nie mamy tu SPO, więc, więc, więc nie, nie, nie narzekam, ale mogą być problemy, jakby znaczy większe miałby pożytek, gdyby było SPO, no nie? Dobra, mam mieć piłkarza 95 plus tempa, no to chyba mamy jednego albo mamy drugiego, tylko pytanie, kogo wolimy? Biorąc pod uwagę to, że potem mamy mieć piłkarza Arsenalu yy, i piłkarzy byłych lub obecnych Barcelony. No, wydaje mi się, że tutaj Ramos bądź Marcelo są najlepszą opcją. Marcelo proponuje najciekawsze połączenia też z ligą angielską, więc biorę go e, i naprawdę ten atak nie wygląda najgorzej. To, to wygląda jak start jakiegoś draftu, wiecie, pod e, jakąś rekordową ocenę ogólną. Tu biorę filafodena. Innej opcji e, nie widzę, żeby to miało sens. Kolejne rozdanie. No to miał być Francus i będzie Francus. E, mamy mieć czterek, więc Savenier będzie pierwszym. E, kolejne rozdanie znów Francus. Mateusz Guenduzi. Oczywiście jest to prosta dla mnie opcja, żeby tego zawodnika wziąć e, i układamy sobie to w ten sposób. Zobaczmy teraz lewą stronę. Czy może Kieran Tirni? Jest pierwszy piłkarz aktualny Arsenalu, więc bierzemy go sobie tutaj. Zobaczmy, może od razu jakieś połączenie. Niestety nie, więc tu trzeba się skupić. Możemy wziąć to Tottenhamu, oni nie są zbanowani, więc Sanchez gwarantuje nam jakieś połączenie. Stępem no, tutaj żadnego tego typu piłkarza nie mamy, chociaż... Nie, nie, nieważne, nie było tematu. Pomyliłem się o 10. Więc, więc tak, no Francuza nie mamy. Były lub obecny piłkarz Barcelony, chyba nie Więc biorę Sancheza Biorę Sancheza, bo wydaje się to być Najbardziej sensownym wyborem eee, I dalej wypadałoby Trzymać się w klimacie Premier League Mam takie wrażenie A eee, najlepszy byłby Francuz z Premier League Nie ma Francuza z Premier League, jest ogólnie Francuz Tylko czy wrzucanie tu Gilles nie jest zbyt dużym ryzykiem Wydaje mi się, że jednak mimo wszystko Lepiej pójść po Rubena Diasza eee, Żeby tu sobie za bardzo nie komplikować Na bramce eee, nie ma nikogo z Premier League Więc na razie Mike Mignon i tu mamy Tragedię absolutną. E, na razie niech to będzie Goldson, ale mam nadzieję, że on tutaj nie będzie e, pozostawał. E, dobra, tu oczywiście Rhys James, no bo pasuje pod, pod każdym względem, więc tak, jeśli chodzi o Francuzów, mamy na razie trzech, ale nie może tak to pozostać bo zgraniowo wygląda to fatalnie. Byłych piłkarzy Barcelony też tu za bardzo jeszcze nie mamy No i też ważne, żeby to byli tacy, których jakoś da się wkomponować A o to było też ciężko Mamy Tripiera I biorę go, bo on już w tym momencie jest bardziej przydatnym zawodnikiem niż Golson, Jakby na to nie patrzeć Więc rzucamy go tu i mamy plus dwa zgrania Zobaczmy kolejne rozdanie I tu jest winier, który wlatuje nam po raz kolejny z uporem maniaka Ale no nie jest to zawodnik, który nam się przyda, prawda? Eee, więc zastanawiam się, kogo moglibyśmy, może, na lewą stronę dać. No i tu jest Regilon, ale Regilon nam się nie przyda. Eee, biorę żał kancelu, zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Na bramce Jerzy Dudek. Pasuje doskonale, aczkolwiek problem jest taki, że my tych Francuzów potrzebujemy, no nie? I tutaj e, to nie ułatwia nam życia, e, że, że żadnego nie dostaliśmy od dłuższego czasu, już nie wspominając o piłkarzach Arsenalu i tak dalej. E, no dobrze, kogo tu bierzemy? Czy kogokolwiek? Mo możemy nie brać nikogo? Nie obraziłbym się. Kolejne rozdanie: No i tak, Francuzów nie mamy. Byłych piłkarzy Barcelony nie mamy. Bo Luis Alberto tam pamiętam, że, że coś było, ale chyba nie było w końcu. Eee, 95, plus No ale i tak, gdzie ja tego Sulejmaniego z Belgijskiem wrzucę? No, nie wrzucę go nigdzie. Fred jest chyba najbardziej sensowny, ale wykluczony nam Francuz. No, na razie wezmę Freda i wrzucę go tu, eee, i, i zobaczymy, jak to dalej będzie. Ale znowu, niby jesteśmy blisko tego draftu, ale cały czas są kłopoty. Eee, po raz kolejny, nikt nam tu nie pasuje, nie? Kolejne rozdanie. No jest były piłkarz Barcelony. Ale jak go zgrać? Nie, nie widzę możliwości, żeby go zgrać, ale nie ma nikogo lepszego, więc bierzemy go sobie. Eee, kolejne rozdanie. No i Evans wydaje się być najlepszy, bo i tak nikt inny nam tu nie pasuje, a on daje plus 4 zgrania. Kolejne rozdanie. <gryw> jest Martin Odegaard, proszę bardzo, pasuje nam doskonale. Eee, dobrze, zatem tak. Mamy 100 zgrania, ale nie mamy Francuzów. To jest problem, a mamy mieć ich czterech. Nie mamy piłkarzy z tempem, to jest problem, w sensie z tempem wymaganym. E, no i jest problem z byłymi piłkarzami Barsy. E, tak, by, byłymi lub obecnymi. No ale może jeszcze uda nam się to jakoś, jakoś wykręcić. Tak, jest Kilian Mbappé, który nam pasuje. Biorę go, bo on wypełnia nam tempo i wypełnia nam. Eee, zgraniowo tutaj to całkiem nieźle. I może się okazać, że ja zaraz będę mógł wrzucić na Hama tutaj naszych Francuzów e, i będziemy mieli to zrobione. Eee, Ferran Torres No jest piłkarzem Barsy, dlatego go weźmiemy. To by się przydał jakiś Francuz. Niestety Francuza nie ma. Byłego piłkarza Barsy lub obecnego też nie ma. Do Herti e, nic nam nie zmieni, więc Rafael Leao ma piękną kartę i jest świetnym piłkarzem. No i teraz pytanie, jak to rozwiązać. Raz, dwa. Trzy. Jo, ey, nie mamy. A nie, tu jest czwarty. Ojoj, ciężko będzie. No dobra, e, zobaczmy, co możemy tutaj zrobić. Możemy na pewno rzucić tu Saveniera. Nie zmienia to zgrania, a mamy drugiego Francuza. Wydaje się, że możemy na takiej samej zasadzie rzucić tutaj trzeciego Francuza. Mamy mieć 90 zgrania, więc słuchajcie, możemy to łopatologicznie, szczerze powiedziawszy, zrobić tak. I w tym momencie mamy 90 zgrania. <grym> nie, nie, nie wierzę, że to się ma nam udać, ale czekajcie. Brakuje nam trzech zgrania, żeby wykonać challenge, który mamy na ekranie. Eee... Czy jesteśmy w stanie go wykonać? To jest teraz pytanie. I nie wiem, czekajcie. Eee, bo mamy mieć przynajmniej... Stop, stop, stop. A gdybym to obrócił tak i to obrócił tak. No nie, to jest bez sensu, to było głupie. Eee... Hmm. Czy jest, mamy teraz y, ilu y, czterech Francuzów w drafcie? Ma być czterech Francuzów. Jeden były piłkarz obecny y, lub, y, lub były Barcelony. No jest Neymar. A czy nie będzie miał więcej zgrania tam Ferran Torres? No nie będzie miał, bo y, no bo tutaj nie ma opcji, żeby to wyszło lepiej. Weźmy hiszpańskiego środkowego obrońca, ale niestety takowego nie mamy. No absurdalne, to jest na jakim poziomie kombinacji się tutaj znaleźliśmy, no nie? Oczywiście tutaj no to to działa, no ale yy, no niestety wtedy nie mamy bramkarza, tak jak znaczy nie mamy Francuza, tak jak mieć powinniśmy. Patrzę, czy tu możemy gdzieś go na Hama wrzucić. Mogę go wrzucić tu, no ale brakuje nam wtedy byłego lub obecnego piłkarza Barcelony. Mamy byłego lub obecnego piłkarza Realu Madryt. Ale nie widzę byłego lub nawet dwóch, no bez jeszcze Jerzy Dudek. Ale nie widzę byłego lub obecnego piłkarza Barcelony. No i zastanawiam się, jak moglibyśmy z tego wybrnąć, czy w ogóle jest możliwość wybrnięcia z tego. Bo tak, teraz Francuzów jest tyle, ile trzeba. No i gdzie ja mogę tego byłego piłkarza Barcelony wcisnąć? Jeszcze patrzę, czy mamy tutaj może jakiegoś byłego piłkarza Barcelony, którego wiecie, nie zauważyłem i po prostu popełniam błąd. No, brakuje nam trzech zgrania. No ale przecież ja nie daję jeszcze menadżera. Stop, stop, stop. Ja się tutaj głowię, a może być tak? No, właśnie, że w tym momencie, po dodaniu menadżera, mamy, słuchajcie, draft, wyzwanie zaliczone. Turbo koślawo, turbo e, źle to wygląda, ale zobaczmy listę. E, czterech Francuzów w drużynie jest. E, dwóch zawodników z wstępem 95. Plus. E, mamy jednego. Nie. Nie. Nie, zapomniałem o tempie. No tak, bo ja wyjąłem tamtych. No nie. A, ale może tu minus 4? No to nie. Nie, nie, nie. Ale może, czekajcie, cyk. I proszę. Jest, okej, okay, dobra. E, jeszcze raz w takim razie. Czterech Francuzów mamy. E, dwóch zawodników z tempem 95+, 99 tempa, 95 tempa. Um, dwóch aktualnych piłkarzy Arsenalu Jest Jeden były lub obecny piłkarz Barsy Jest Co najmniej 90 grania Jest Draft wyzwanie zaliczone za Christ Ale mi czacha paruje Ale słuchajcie mamy to Mamy to zrobione Sukces odniesiony I e, nie mogłem tu poleć To w końcu był draft Jeriego Auriego, Zatem Zadanie zrealizowane I mogę z sukcesem Zakończyć ten odcinek